got the hairstyle to make you smile when I'm a mile above the ground. Cześć kochani, zapraszam was na taki szybki car vlog. Korzystam z tego, że właśnie wyszłam ze spotkania, szybko mi poszło, myślałam, że troszkę dłużej tam spędzę czasu, ale szybko mi poszło, więc mam chwilkę, żeby dla was coś nagrać, zanim ruszę dalej w miasto. Dzisiaj zrobię wam takiego vloga, co 10 rzeczy, które mnie uszczęśliwia. Wiem, że to może się wydawać takie głupie, śmieszne, nie wiem, naiwne, ale myślę, że warto jest pomyśleć czasem o tym, co nas uszczęśliwia. O nie, jakiś koleś idzie. Ciekawi. Warto skupić się na tych rzeczach i warto sobie je uświadomić, ponieważ jak wiemy, co nas uszczęśliwia i te rzeczy robimy, to wtedy naprawdę nasze życie jest lepsze. Także to troszkę może was motywuje do tego, żeby pomyśleć o tym, co was uszczęśliwia. Tylko chciałabym zaznaczyć, że to nie jest lista od 1 do 10, od najgorszego do najlepszego i tak dalej. To są rzeczy równe lub w miarę równe. Tutaj są rzeczy i uczuciach, i rzeczy, fizyczne rzeczy, więc ciężko je ze sobą porównywać. Także to są po prostu 10 bardzo ważnych dla mnie rzeczy, faktów, osób i tak dalej. Pierwsze, najważniejsze to są podróże. Uwielbiam podróżować, uwielbiam wyjeżdżać, czuję się wtedy wolna. Nie wierzę w horoskopy, ale jestem typowym strzelcem horoskopowym. Po prostu jestem postrzelona i muszę cały czas gdzieś pędzić. Dlatego uwielbiam podróże. Uwielbiam poznawać nowe kultury, uwielbiam poznawać nowych ludzi, uwielbiam oglądać nowe miejsca, uwielbiam morze, uwielbiam górę, po prostu uwielbiam podróże, gdziekolwiek. I nawet może być 5 km za Warszawę, to już jest dla mnie coś ciekawego, a może być na drugą stronę oceanu. Nie mogę siedzieć w miejscu, jak za długo nie wyjeżdżam, za długo siedzę w miejscu, to mnie to denerwuje, przybija, dobija i po prostu muszę gdzieś wyjechać. Kolejna rzecz, którą uwielbiam, to jest muzyka. Muzyka po prostu potrafi tak wpłynąć na emocje, tak super podkreślić nasze emocje, tak super polepszyć humor. Bez muzyki nie wyobrażam sobie życia. Naprawdę to jest jedna z najważniejszych rzeczy w moim życiu. I były też takie momenty bardzo ciężkie dla mnie, przez które przeszłam właśnie dzięki muzyce. Nie dałabym sobie rady właśnie bez muzyki, bez mojej ukochanej muzyki. Także muzyka to jest coś, co kocham. Uwielbiam rocka, uwielbiam metal, ale lubię też muzykę elektroniczną. Lubię muzykę klasyczną, uwielbiam jazz. Uwielbiam po prostu muzykę. Lubię też grać, uwielbiam tworzyć. Cieszę się, że zaczęłam grać na gitarze, że podjęłam się tego zrealizowania tego marzenia. Zawsze miałam to marzenie, żeby grać na jakimś instrumencie i właśnie na gitarę przelewam tą swoją miłość i jak gram, to po prostu odpływam i czuję, że robię coś fajnego dla siebie. Trzecie to dobre jedzenie. Nie wyobrażam sobie życia bez dobrego jedzenia. Lubię jeść, ale lubię jeść dobre jakościowo, dobre, w dosłownym tego słowa znaczy dobre jedzenie. Lubię chodzić do knajp, lubię próbować nowych rzeczy, lubię też gotować, ale lubię gotować dla kogoś, nie lubię gotować w ogóle dla siebie. Jak jestem sama, to nie gotuję za bardzo i wolę sobie zjeść coś właśnie poza domem, coś fajnego, ale nie tylko na mieście. Lubię też pojechać do babci i zjeść pyszny babciny obiad albo do mamy i zjeść mamy najlepsze dania, na przykład lasagne. Cztery, przyjaciele i rodzina. Bez nich nie wyobrażam sobie swojego życia, oni mnie uszczęśliwiają, spędzanie z nimi czas. Kocham swoich przyjaciół, kocham moją rodzinę i staram się z nimi spędzić jak najwięcej czasu. Piąty punkt, nawiązując do czwartego, to jest ktoś bliski, ktoś wyjątkowy, osoba, która mnie uszczęśliwia, osoba, z którą uwielbiam spędzać czas. To jest też bardzo, bardzo ważne, dlatego piąty punkt to jest ktoś dla mnie wyjątkowy. Szóste, mówienie w innych językach. Ja nie wiem, co to jest, ale jak posługuję się innym językiem, jak nauczę się innego języka i znajdę kogoś, z kim mogę pogadać, albo jadę do danego kraju i mogę tego języka użyć, nie po to, żeby się popisać, ale po to, żeby się skomunikować, to mi sprawia taką niesamowitą radość. Po prostu wtedy czuję, że przekraczam jakieś takie bariery swoje. Lubię mówić po angielsku, od dziecka uczę się angielskiego, w sensie już teraz się nie uczę, nie chodzę do żadnej szkoły, ale uważam, że uczę się codziennie z YouTube'a, uczę się rozmawiając z moimi znajomymi, którzy mówią po angielsku, także uwielbiam też hiszpański i lubię też francuski, ale z francuskim mam największy problem cały czas, także to jest taki moje, wiecie. Cały czas mi to z tyłu głowy siedzi, że powinnam wrócić i się uczyć. Siódma to jest osoba, to jest Peter, to jest syn Jacka i mojej przyjaciółki. To jest pierwsze dziecko, ja to mówię, pierwsze dziecko w rodzinie, w sensie pierwsze dziecko wśród mojego pokolenia, z którym mam taki bliski kontakt. Tak naprawdę tylko dwie moje przyjaciółki właśnie mają dziecko, a reszta w ogóle nikt jeszcze o tym nie myśli. Jeszcze jest mało osób decyduje się na ten krok. A z Peterem jestem od samego początku, z moją najlepszą przyjaciółką, z którą znam się od podstawówki, znamy się już tyle lat, kilka
11 lat się znamy i byłam z nią od początku jej ciąży, przez to wszystko z nią przeszłam i teraz patrzę, jak Peter dorasta i po prostu to jest dla mnie coś niesamowitego. Uwielbiam spędzać czas z dziećmi, bo dzieci są takie beztroskie i myślę, że dużo możemy się od nich nauczyć. Takiej spontaniczności i takiej radości i tego, żeby nie analizować wszystkiego, żeby iść na żywioł, żeby zaszaleć, żeby cieszyć się z malutkich rzeczy, żeby cieszyć się właśnie z zabawy, z tego, że świeci słońce. Rozczula mnie to, jak z nim sobie idą, mówi: patrz ciociu, kaczki, tu są małe kaczki, z nimi idą i coś tam, jedzą chlebek. I to jest takie fajne właśnie, żeby skupić się na takich małych rzeczach. I dzieci nas tego uczą i dzieci właśnie przez tą swoją radość życia, jeszcze przez to, że nie mają tych problemów, jeszcze nie zdają sobie sprawy, jakie życie może być ciężkie, jeszcze mają właśnie w sobie tą taką świeżość, radość, spontaniczność, także dużo możemy się od dzieci nauczyć, a Petera kocham po prostu bezgranicznie. Kolejną rzeczą, która mnie uszczęśliwia, są zakupy, ale nie chciałabym, żebyście myśleli, że wszelkie zakupy, że idę i nie wiem, do spożywczaka, czy do Rossmana, czy gdzieś i cieszę się z każdych zakupów. Cieszą mnie zakupy rzeczy, które sobie wymarzyłam, a szczególnie jeżeli chodzi o jakiś sprzęt, jeżeli chodzi o elektronikę. Ja jestem maniakiem po prostu. Mnie cieszy zakup komputera, mnie cieszy zakup nowego aparatu, takich większych, poważniejszych rzeczy. Niestety nie cieszą mnie już zakupy, jeżeli chodzi o ubrania, jeżeli chodzi o kosmetyki, tak jak kiedyś, bo kiedyś to mnie bardzo cieszyło i odstresowywało, a teraz już mniej. Teraz właśnie skupiam się na większych rzeczach, także zakupy naprawdę potrafią mnie uszczęśliwić, szczególnie takie poważniejsze. Kolejną rzeczą jest robienie filmów. To jest coś, co mnie bardzo uszczęśliwia. Kiedy siedzę w nocy i składam film, nawet mimo to, że jestem bardzo zmęczona, to ja tak strasznie się cieszę z tego, że ten film składam, że mam możliwość składania filmów, że umiem to zrobić, że uczę się czegoś nowego cały czas. Jakiś, nie wiem, efekt uda mi się nałożyć, nie wiem, trochę popracuję nad dźwiękiem, nad obrazem, nad światłem. Cały czas się tego uczę i to jest, uważam, że jak się robi to, co się lubi i sprawia to satysfakcję i ludzie to doceniają i możemy się czegoś nowego nauczyć, to wtedy naprawdę jesteśmy szczęśliwi. Jak właśnie znajdziemy sobie takie nasze małe hobby, takie małe lub duże, coś, co was tak totalnie pochłonie. W moim przypadku jest to robienie filmów, ale ja mówię też oprócz nagrywania się, bo to jest tylko moment. Ja mówię o całej tej strefie technicznej. Niektórzy youtuberzy tego nie lubią, nie lubią obrabiać filmów, a ja to po prostu uwielbiam. Mogę siedzieć do rana i składać film, aż będę zadowolona i mnie to tak niesamowicie cieszy, że mam taką możliwość, żeby robić filmy i że umiem to robić. I myślę, że jak kiedyś przestanę robić filmy na YouTubie, to po prostu będę mieć dodatkową umiejętność, czyli robienie filmów. I zawsze wszystkim mówię, że jak coś się nie powiedzie, będę składała filmy z wesela albo coś. I ostatnia rzecz, która mnie uszczęśliwia, czyli 10, to jest szybka jazda. Może nie powinnam tego mówić, bo nie jestem piratem drogowym wprawdzie, ale uwielbiam szybko jeździć. Moi znajomi to wiedzą. Jak uda mi się wyjechać poza miasto, uda mi się wjechać na autostradę lub gdzieś za granicą, gdzie można trochę szybciej pojechać, to ja jestem po prostu, to jestem tak szczęśliwa. Ja po prostu powinnam urodzić się facetem i być, jak się nazywają, i się ścigać, być kierowcą w Formule 1. To jest coś, co mi sprawia taką radość, taką dziką radość. Nie tylko samochodem, ja lubię jeździć szybko rowerem. Jeździłam kiedyś konno, to też lubiłam jeździć szybko, ale po prostu to mi sprawia taką niesamowitą radość, bo to daje wielką wolność. W ogóle jazda samochodem. Taka moja mała enklawa, to jest taka moja przestrzeń, w której mogę pomyśleć, w której się mogę wyluzować. O hej, pan też nagrywa filmy? Jeżeli chcecie wiedzieć, jak zdać prawo jazdy, jeżeli nie macie jeszcze prawa jazdy, to na dole wrzucam wam link do mojego vloga, w którym vlog jest cały czas aktualny. Nagrałam go już jakiś czas temu, ale naprawdę obejrzyjcie i uwierzcie, że możecie zdać prawo jazdy nawet za pierwszym razem. Warto mieć prawo jazdy, nie wiecie, kiedy wam się przyda. Ja długi czas nie miałam i żałuję, że nie zrobiłam go wcześniej, bo nigdy nie wiecie, kiedy będziecie mieć samochód, czy może dostaniecie pracę, w której będziecie mieć swój samochód służbowy. Ja miałam właśnie taką sytuację. Czy będziecie gdzieś za granicą, będziecie musieli gdzieś jechać, albo coś się odpukać stanie i będziecie musieli gdzieś podjechać. Prawo jazdy jest potrzebne, warto się przemóc i warto się odważyć, także wrzucam wam na dole link do tego vloga. Kochani, to już tyle, ja was pozdrawiam ze Starego Żoliborza, z którego właśnie ruszam do centrum. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał, że przez to, że ja wam opowiedziałam o tym, co ja uwielbiam, co kocham, co mnie uszczęśliwia, może wy pomyślicie o tym, co was uszczęśliwia i będziecie wtedy mieli większą motywację, żeby to robić, żeby to osiągać, żeby do tego dążyć. Dajcie kciuka w górę, jeżeli lubicie car vlogi takie spontaniczne, ja będę je nagrywać teraz jeszcze częściej, bo to jest tylko dla mnie moment, żeby usiąść i nagrać przy okazji, jak gdzieś tam jadę. Jeszcze jedno, chciałabym otagować kilka osób. Chciałabym otagować Szusz, Oleskę, Pannę Joannę, jeżeli... A nie, chyba robiła ten vlog. Jeżeli zrobiła, to wrzucę wam na dole, a jak nie, to... Wydaje mi się, że oglądałam. Jak nie, to niech zrobi. Zrób. Ewkę, Maxineczkę, By Caroline, Miss PK Project, Kretkę, Ciasteczko, Ewelę z UK, Martynę UK i wszystkich, którzy mają ochotę zrobić ten tak.
Koniecznie zróbcie, bo chętnie zobaczę. Buziaki.